Najlepsze, patrz po sportnet, Good Afternoon Coach. Na początek chciałem zapytać o sytuację kadrową. Wiemy, że nie ma Benedicta Cecha, ale czy tam nie wydarzyło się coś jeszcze w trakcie ostatnich dni? Situation in the squad, you know about the announcement about Benedict Cech. What is also a thing is that Fredrik Ulvestad is suspended for this game. Jeśli chodzi o sytuację w składzie, już wszyscy wiecie, usłyszeliście tę wiadomość dotyczącą Benedicta Cecha. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że Fredrik Ulvestad jest zawieszony na nadchodzący mecz. So this two is the challenge we have for the game tomorrow. Więc tych dwóch zawodników, ich nieobecność stanowi wyzwanie na nadchodzący jutro mecz. In every other way we are fit. Jeśli chodzi o wszystkie inne aspekty, jesteśmy w dobrej sytuacji. Nie mogę nie zapytać o to, kto za Benedicta Cecha, kto jest bliżej, Wojciech Lisowski czy Daniel Lonczar? Okay, you probably remember that I have said that when you ask me about the goals for Pogon, and I my answer is always that things can happen that will make our ambitious goal harder to reach. Zapewne pamiętacie, że kiedy pytacie mnie, czy pytaliście mnie o cele dla Pogoni, to mówiłem o tym, że mogą się wydarzyć takie rzeczy, które spowodują, że nasze ambitne cele będą trudniejsze do osiągnięcia. And then I have said about the solution is that we need to make our young players ready as fast as possible. I mówiłem o tym, że rozwiązaniem w takiej sytuacji jest to, że musimy sprawić, żeby nasi młodzi gracze byli gotowi do gry tak szybko, jak to możliwe. To keep our level, to keep our stability and performance. Żeby utrzymać nasz poziom, stabilność i jakość gry. But why I say this is also last time Benedict Cech was out from the team, we was not prepared to replace him in a good way. Muszę powiedzieć, że poprzednio, kiedy Benedict Cech był poza drużyną, nie mógł grać, to nie byliśmy gotowi na to, aby zastąpić go w odpowiedni sposób. So whoever I choose to replace him needs to be on a much higher level than that was the case, I think it was in September. I myślę w związku z tym, że ktokolwiek zostanie przeze mnie wybrany, aby go zastąpić, musi być na dużo wyższym poziomie niż w tej poprzedniej sytuacji. Myślę, że to było we wrześniu. So this is next thing in our way to our ambitious goals. This needs to also be in a better way than in round number one. Więc to jest kolejna rzecz na naszej drodze do osiągania tych ambitnych celów. To musi się odbywać w lepszy sposób niż w rundzie jesiennej. Jeśli mogę jeszcze dopytać i doprecyzować, pytałem o tych dwóch zawodników, no bo wiemy, że oni mieli swoje problemy jesienią, głównie Lonczar. Lisowski nie był gotowy na 90 minut, a przed nami tydzień z trzema meczami i zastanawiam się, jak tutaj trener zamierza z tego wybrnąć. Actually, I have forbidden everyone in as close to the team and in the team to speak about something else than the game tomorrow. Tak naprawdę zabroniłem wszystkim osobom, które są w drużynie i blisko drużyny, aby zabroniłem rozmawiać o czymkolwiek innym niż jutrzejszy mecz. So my decision is just about tomorrow, nothing about what coming after tomorrow. I moja decyzja dotyczy tylko tego, co będzie jutro, niczego, co będzie po jutrzejszym dniu. Daniel, czy kolejne pytanie? To poproszę. Damian Sosna, portowaduma.pl. Panie trenerze, których z zawodników z łódzkiego klubu sportowego wyróżnił pan najbardziej przed jutrzejszym meczem i na jakie elementy trzeba będzie zwrócić uwagę, żeby ustrzec się groźnych sytuacji pod naszym polem karnym? You know, when we stand in front of this kind of opponent with the result they have with them into this game,
I'm for sure thinking about the game against Widzew, last game, big game. Kiedy stoimy przed takim przeciwnikiem jak ten i patrzymy na wyniki, które miał w poprzednich meczach, to myślę o meczu z Widzewem, o bardzo ważnym meczu. And in the middle of the week also change coach. W środku tygodnia również nastąpiła zmiana trenera. It makes it very, very hard to predict how LKS will act. Bardzo ciężko jest w związku z tym przewidywać, w jaki sposób LKS będzie grał. We of course is well known about their individual skills, especially up front. Oczywiście bardzo dobrze wiemy o indywidualnych umiejętnościach poszczególnych zawodników, szczególnie tych z przodu. And this will not change to this game, so we have attacked how we analyze opponent in a different way and when we go into this game. Więc to się nie zmieni. Na różne sposoby analizujemy przeciwników przed nadchodzącymi meczami. But still very hard to predict how they will act on the pitch here tomorrow. I tak samo było w przypadku LKS-u, ale bardzo ciężko jest rzeczywiście przewidzieć, jak oni się będą jutro zachowywać na boisku. Jeszcze jedno pytanie, właśnie dotyczące zmiany szkoleniowca w naszym jutrzejszym rywalu. Piotra Stokowca zastąpił Marcin Matysiak. Czy pana zdaniem ta zmiana może wpłynąć na naszych rywali już w jutrzejszej rywalizacji? Somehow yes. W pewien sposób tak. But if I refer to previous answer, it's quite hard to know exactly what and how the impact can be. Ale wrócę do tej mojej wcześniejszej odpowiedzi na poprzednie pytanie. Ciężko jest powiedzieć i przewidzieć, w jaki sposób i w jakim stopniu, jak będzie wyglądał ten wpływ na grę. But normally there comes some reaction quite fast, but the time he has been able to work with the team has been quite limited, so if he's not like magic, he can turn everything upside down, because it's very hard for a coach to do this in 2-3 days. Zwykle zmiana czy jakaś reakcja następuje dosyć szybko, natomiast no, jeżeli nowy trener nie jest jakimś cudotwórcą, to raczej mało prawdopodobne, żeby taka zmiana, żeby był w stanie taką wielką zmianę wprowadzić w ciągu 2 czy 3 dni. But somehow I expect some reaction. Ale spodziewam się pewnej reakcji. Mm-hmm. Ostatnie pytanie. W rundzie jesiennej ponieśliśmy w Łodzi porażkę z LKS-em 0-1. Czy w drużynie widać tą chęć rewanżu za tamto niepowodzenie z Rycerzami Wiosny? I czy tym razem bardziej skupimy się również na obronie strefy przed własną szesnastką? Mam tu na myśli oczywiście, że do zwycięskiej bramki, kiedy to Angel Hoti pięknym strzałem właśnie zza pola kornego dał Łodzianom zwycięstwo. He was shooting from the location before the penalty box. You know, I actually remind the players about this game, because it was a very, very bad performance from Pogoń's side in a very bad moment. Przypominam naszym zawodnikom o tym meczu, ponieważ był to bardzo słaby występ Pogoni w bardzo złym momencie. However, it has happened a lot in our team since that day. Ale od tamtego czasu w naszej drużynie bardzo wiele się wydarzyło. So to compare that Pogoń that lost in Woods at this moment and the Pogoń that goes out tomorrow, I think it's not fair. Ja, ale myślę, że nieuczciwe byłoby porównywanie Pogoni, która wtedy przegrała w Łodzi, z Pogonią, która jutro wyjdzie na boisko. So this is what I can answer on this question. Więc tyle mogę powiedzieć w odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję. Kto następny? Kuba, proszę bardzo. Panie trenerze, dopytałbym się o Benka Zecha. Czy kontuzja z wtorku to jakaś taka kontynuacja być może jakiegoś urazu, którego doznał w trakcie spotkania z Radomiakiem, czy to nie miało nic wspólnego i zwykły, nie wiem, pech? No, nothing. It was an accident.
To nie miało nic wspólnego, to był wypadek. Unfortunately, accident happens, and sometimes nothing happens out of this accident, but this was very tough. Niestety wypadki się zdarzają, wypadki chodzą po ludziach, czasami one nie mają jakichś większych konsekwencji, ale ten wypadek akurat miał bardzo poważne konsekwencje. My i chyba słusznie zastanawiamy się, czy Lączar, czy Lisowski za Zecha, ale czy może pan rozpatruje w związku z takim osłabieniem i brakiem też Ulvestada, bo to można powiedzieć, że są czynniki złączone, no jakąś głębszą rotację, spróbowanie czegoś zaskakującego. Can be. Może tak być. Like I said here before, one of the things that needs to be in better place now is the players that gets into the team needs to quick adapt to the level of the rest of the team. Tak jak mówiłem wcześniej, ci zawodnicy, którzy teraz wchodzą do składu, muszą w krótkim czasie osiągnąć poziom i dostosować się do poziomu, który reprezentuje reszta drużyny. Normally, if the financial situation would be different in the club, probably we have react with during this time. Let's say. W normalnej sytuacji, gdyby sytuacja finansowa klubu była lepsza, to prawdopodobnie bylibyśmy już w tym czasie zareagować. But now we put all our trust to the squad we have. Ale teraz pokładamy całe nasze zaufanie w składzie, który mamy. However, the question is that let's see what decision I make. But I'm not. It might not be that easy that I replaced him with another central defender. Więc to nie będzie łatwe. Jeszcze zobaczymy, jaką podejmę decyzję, ale może się okazać, że nie zastąpię w prosty sposób Zecha innym środkowym obrońcą. Panie trenerze, zapytałbym się o młodzieżowców, na których pan stawia, czy w tym konsekwencji panu nie zabraknie, no, mając takie dwa no, solidne osłabienia, że trzeba będzie gdzieś to połapać wszystko w ryzy. No, I don't think so. I think we have a quite good balanced squad anyway. Of course, we didn't wish this to happen with Bene, but we showed in the game against Radomiak that the work that we have done with the youngsters has taken some time, but they are more ready now. Myślę, że nie. Myślę, że oczywiście nikt nie chciał, żeby to, co się zdarzyło z Benedyktem Zechem, się wydarzyło, ale myślę, że również, że w meczu z Radomiakiem pokazaliśmy, że to, co robiliśmy, jeśli chodzi o młodzieżowców, przynosi efekty. So it's not about the numbers in the squad. It's quite okay. Więc nie jest to kwestia liczby czy braków w składzie. Tutaj sytuacja jest okay. Czy przed tym pierwszym meczem w Szczecinie, no, czuje pan dodatkowy jakiś taki dreszczyk emocji, tak jak przed przynajmniej występem we Wrocławiu, czy jednak spokojnie kolejny dzień w biurze? Longer answer on this. Tutaj odpowiedź będzie dłuższa. We have been working very hard to get the start that we have had. Pracowaliśmy bardzo ciężko nad tym, aby mieć takie rozpoczęcie rundy, jakie mieliśmy. I'm very pleased with the discipline and the discipline we have shown in this game, that we're making less of mistakes. Bardzo jestem zadowolony z dyscypliny, którą pokazaliśmy w tych meczach i z tego, że popełniamy mniej błędów. Now it's very important not to get comfortable in this, because this will not help us in tomorrow's game. We need to keep on having this high level. Teraz najważniejsze jest to, żeby nie poczuć się z tym wygodnie, bo to nam nie pomoże w jutrzejszym meczu. Musimy utrzymać ten wysoki poziom. Because this is football, you can't just because you have performed in the past, you think everything will go your way. You need to work extremely hard tomorrow to make this performance stay on a high level.
Ponieważ to jest piłka nożna i można myśleć, że skoro mieliśmy dobre wyniki w przeszłości, to tak będzie dalej. Nie, musimy bardzo ciężko pracować i musimy pracować przed jutrzejszym meczem, żeby podczas tego meczu nasza gra była na wysokim poziomie. And for this we need to play smart, we need to work hard and we need to keep on being very disciplined in our defense way and we need to keep on making decision for Pogon's best and not our own self best. So this is something that I have been very pleased about during this game and we need to keep on doing this tomorrow. Więc będziemy musieli grać w sposób inteligentny, będziemy musieli ciężko pracować, ale również będziemy musieli zachować dyscyplinę w obronie i jestem bardzo zadowolony z tego, jaki Pogoń poczyniła postęp w tym zakresie i jestem dobrej myśli przed jutrzejszym spotkaniem. So the answer to the question, no game is a day at office. Więc odpowiedź na pytanie brzmi, żaden mecz czy przed żadnym meczem to nie jest kolejny dzień w biurze. Every game needs a maximum effort from everyone. Każdy mecz wymaga maksymalnego wysiłku ze strony wszystkich zawodników. And this we are willing to do. I jesteśmy gotowi i chętni, żeby to zrobić. For ourselves, for our teammates, for the club, for the supporters. Dla nas, dla kolegów z klubu, dla klubu i dla kibiców. Jakub, proszę bardzo. Trochę brakuje bramki Kulurisa w tych dwóch z pierwszych spotkaniach. Okazję ma, ale jeszcze jakby to powiedzieć, nie otworzył konta. Czy pan się spodziewa, że to nastąpi już w piątkowym meczu? You know, I don't miss anything from him. He is absolutely fantastic player. Mi niczego nie brakuje u niego. On jest absolutnie fantastycznym zawodnikiem. Why he's fantastic? Because I know he's not going around here in during the days thinking about I must score, I must score. He's thinking about how can I put my teammates in a better position for them to score. Jest fantastyczny, ponieważ nie chodzi tutaj przez cały dzień, nie zastanawia się, nie mówi sobie muszę strzelić bramkę, muszę strzelić bramkę. Myśli o tym, w jaki sposób zachowywać się tak, żeby to koledzy z drużyny byli w stanie również strzelać bramki. And this is next level of football player. I to jest następny, wyższy poziom zawodnika. Normally a striker would go around being busy in his head, I must score, I must score, and then there will be no score. Normalnie można chodzić, zastanawiać się cały czas i mówić sobie, muszę strzelić bramkę i wtedy ta bramka nie zostanie strzelona. He is completely calm, doing what's best for Pogon, and I think he's an extraordinary player, one of the absolute best striker I ever worked with. Ale Kuluris myśli o tym, co może zrobić tak, żeby było najlepiej dla Pogoni. Jest on absolutnie fantastycznym, wyjątkowym piłkarzem, jednym z najlepszych napastników, z jakimi pracowałem. Ostatnie pytanie. Kamil Grosicki po ostatnim meczu w Radomiu powiedział, że największym rywalem Pogoni jest ona sama. Także w tym kontekście tego spotkania z ŁKS-em, no bo po dwóch zwycięstwach wyjazdowych, no oczekiwania są bardzo konkretne. Wygrać w Szczecinie. Uda się uniknąć takiej wpadki, mocnej wpadki, bo to by po prostu zabolało. You know, you hear now what Grosi say, he's a very clever person. Słyszycie, co mówi Grosik, on jest bardzo inteligentną osobą. I agree with him to 100%. I zgadzam się z nim w 100%. Every time we have lost game, it's not lose against opponent, it's lose against ourselves. Za każdym razem, kiedy przegrywaliśmy mecze, to nie była przegrana z naszymi przeciwnikami, to była przegrana z nami samymi. And it's somehow connected to my previous answer about being comfortable, think that things will go by themselves. No chance. We are on a better way now. We are more mature as a team. We are willing to do the work for each other, and this is what makes me confident. I to jest związane z jedną z moich wcześniejszych odpowiedzi, że nie możemy poczuć się wygodnie w tej sytuacji i myśleć, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Musimy pracować ciężko i musimy być bardziej dojrzali. Dziękuję. Proszę, Maciej. Dzień dobry, trenerze. Ja chciałem wrócić jeszcze do Benedikta Cecha, bo powiedział pan taką rzecz, że gdyby była inna sytuacja w klubie finansowa, to już w tej chwili byłaby reakcja
w tym temacie. W optymistycznej wersji klub podał informację o 4 tygodniach absencji, no ale wychodzi na to, że ta absencja zapowiada się dłużej. Czy jest pan w stanie określić o ile dłużej i czy jest pan w stanie już teraz powiedzieć, że ten zastępca, który wejdzie jutro w meczu, będzie tym, który będzie w kolejnych spotkaniach także występował obok Mariusza Malca. Dzięki. I don't have a clue about how long time it can take. It's just Dr. Vet can answer about what he thinks about this. Nie mam absolutnie pojęcia, ile potrwa powrót z Benedikta Zecha do formy. Myślę, że to jedynie lekarz może odpowiedzieć na to pytanie. And like I said to Daniel here before, it's just about tomorrow's game. I'm not thinking about anything else. Tak, nothing. Tak jak odpowiadałem na pytanie Daniela wcześniej, myślę tylko o jutrzejszym meczu i o niczym więcej. No chance. So yes, tomorrow, make a good performance and then we go. Nie ma szansy, więc tylko jutrzejszy mecz. Musimy dobrze zagrać, mieć dobry występ, a potem zobaczymy. To zapytam o jutrzejszy mecz. W 2 poprzednich spotkaniach, czyli przed meczem ze Śląskiem i przed meczem z Radomiakiem, mówił nam pan o tym, że Przyborek to jest ten młodzieżowiec, który będzie w podstawowej jedenastce. Czy tak samo będzie jutro? We'll see. Zobaczymy. Czyli dziś nie ma takiej konkretnej deklaracji z pana strony? No. Nie. Dziękuję. Czy mamy kolejne pytania do trenera? Daniel. Padło pytanie o jednego młodzieżowca, to ja zapytam o drugiego. Patryk Paryzek, bramka w debiucie. Najmłodszy debiutant z golem w tym debiutanckim występie w historii Pogoni. Fruwał gdzieś tam pod sufitem i trzeba było go ściągać, czy jednak twardo stąpa po ziemi? You know, the reason why I have pushed him a little bit in front is one morning I have one that is working with him because he's with his English, so I can communicate with him easier. Powodem, dla którego wystawiłem czy wypchnąłem go do przodu, była taka sytuacja z pewnego poranka, kiedy rozmawiałem z nim po angielsku, mogę się z nim łatwo komunikować. And this person that is working with him comes to me and say, Patrick wants more. He wants to meet me 6:30 every morning to learn more English. Przepraszam, nauczyciel angielskiego, który pracuje z Patrykiem, przyszedł do mnie i powiedział, Patryk chce więcej, chce się uczyć codziennie angielskiego, bo po prostu chce się tego języka nauczyć szybciej. And he wants homework, he wants to work, and he wants more lessons than I can give. Chce otrzymywać zadania domowe, chce się uczyć i chce brać więcej lekcji niż ja mogę mu zapewnić. At that moment I realized that he has something that is very promising to be successful as a football player. I wtedy zrozumiałem, że on ma coś, co jest bardzo obiecujące, jeśli chodzi o jego przyszłe osiągnięcia jako piłkarza. Because it's very hard to learn a language and he is willing to do this consistently. Ponieważ bardzo ciężko jest się nauczyć języka obcego, a on chce to robić w sposób konsekwentny. And in this kid's life everything goes fast, but to learn a language it takes time. W życiu młodych ludzi, dzieciaków wszystko odbywa się szybko, ale nauczenie się obcego języka zajmuje dużo czasu. And it takes time to become a good footballer also. I również zostanie dobrym piłkarzem zabiera również dużo czasu. And this I realized quite fast with him that he will never go up to the sky when he scored in the debut as a 18-year-old. I bardzo szybko zrozumiałem, że on nigdy nie będzie fruwał gdzieś do nieba czy pod sufitem po strzeleniu bramki w swoim debiucie jako 18-latek. And he will never get disappointed if he doesn't have these minutes. He will keep on working. Ale również nie będzie rozczarowany, jeżeli nie dostanie tych minut. On będzie dalej pracował. And this is the secret. This is the key. I to jest ta tajemnica, to jest klucz. And this he has realized, so
The reaction after success is so important to predict how the future will be, and he is like I expected, keep on working. I on sobie to uświadamia i reakcja na sukces pozwala bardzo łatwo powiedzieć i przewidzieć, jak będzie wyglądać przyszłość, a jego reakcja była taka, okej, muszę dalej pracować. Daniel, czy jeszcze jakieś pytania? Artur może? Mhm. Dzień dobry. Panie trenerze, po dwóch wygranych wyjazdowych meczach na pewno atmosfera jest super. Teraz pana zespół gra z ostatnią drużyną w ligowej tabeli. Gra z przeciwnikiem, który z 9 wyjazdowych spotkań wszystkie przegrał. I czy być może dostrzegł pan jakieś, nie daj Boże, elementy rozluźnienia w tym tygodniu poprzedzającym mecz, czy też, posłużę się tu też cytatem Kamila Grosickiego, wypowiedzianym zaraz po wyjściu z szatni w Radomiu, że teraz Pogoń czeka najtrudniejszy z dotychczasowych 3 tegorocznych meczów. I po prostu dalej jest zespół mocno skoncentrowany na celu. Mm-hmm. Can be, like I said, I think we have been in this kind of situation where we have thought about being a little bit too comfortable when we go out to these kind of games. Może tak być, już mówiłem, że byliśmy w takich sytuacjach w przeszłości, że zbyt wygodnie i zbyt rozluźnieni się czuliśmy przed tego rodzaju meczami. But I see now that we are more mature as a team. Ale teraz widzę, że jesteśmy bardziej dojrzali jako drużyna. We know how to win football games. Wiemy, jak wygrywać mecze. We have learned the lesson that we have got when we are not doing the work that is needed for each other. Wyciągnęliśmy wnioski z tych lekcji, które dostaliśmy, kiedy nie robimy tego, co trzeba i nie walczymy o siebie nawzajem. So at this moment I'm not afraid of this because I know the players that is here, I know the players of Pogoń, they are willing to do everything to win tomorrow also, to perform in a good way that leads to win. Ale tego się w tej chwili nie obawiam, ponieważ znam zawodników Pogoni i wiem, że oni chcą zrobić wszystko, żeby wygrać jutrzejszy mecz. To będzie pierwszy mecz w tym roku na naszym stadionie. Mecze wyjazdowe pokazały, że zespół już potrafi szanować wynik, potrafi odpowiednio zarządzać wydarzeniami na boisku, ale pamiętamy też z rundy jesiennej te mecze w Szczecinie, gdy no za wszelką cenę chciał zdobywać jak najwięcej bramek i kończyło się to różnie, jak w meczu ze Stalą, Wartą Poznań czy też Legią Warszawa. Don't remind me about this. Proszę mi o tym nie przypominać. Okej. Mam nadzieję, że jutro zobaczymy właśnie taką rozsądną Pogoń, ale jednocześnie taką, która zadowoli kibiców, bo te oczekiwania nie ma co ukrywać. Są bardzo duże odnośnie jutrzejszego meczu. Wszyscy czekamy nie tylko na zwycięstwo, ale na takie okazałe zwycięstwo. Czy pan będzie jakoś też tonował te zapędy do super ofensywnej gry? Przy odpowiednim wyniku już Pogoni oczywiście. Mm-hmm. You know, the expectation about winning in a spectacular way, this is not interesting anymore. Oczekiwania dotyczące jakiegoś spektakularnego zwycięstwa, czy zwycięstwa w spektakularny sposób, już nie są zbyt interesujące. However, what is interesting is to see 11 players that is willing to sacrifice for their teammates. Ale interesujące jest to, aby zobaczyć 11 piłkarzy, którzy będą gotowi poświęcać się dla swoich kolegów z drużyny. And of course win the game. I oczywiście wygrać mecz. But the expectations about something else, no. Ale oczekiwania odnośnie czegokolwiek poza tym, nie. Jeszcze ostatnie pytanie pozwolę sobie zadać. W piątek mecz z ŁKS-em, we wtorek Puchar Polski w Poznaniu, w następną sobotę mecz w Warszawie. Czy po meczu w Poznaniu, tym pucharowym, drużyna wraca do Szczecina, czy też zabiera ją pan na krótkie zgrupowanie, dajmy na to na przykład w Opalenicy i stamtąd udacie się do stolicy na mecz z Legią? I have no clue. Nie mam pojęcia. Because I haven't thought about it. Jeszcze o tym nie myślałem. I don't give anything about next week. I just focus about tomorrow.
Naprawdę nie obchodzi mnie następny tydzień, skupiam się na jutrzejszym meczu. Mogą być pokoje zarezerwowane, już się nie da załatwić skrypowania w Opalenicy. Maybe someone else has clue about this, but not me. Może ktoś wie, ktoś inny wie, jak to będzie wyglądać, ja nie. Okay. Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania do pana trenera? Nie widzę.